mam na imię Beata Kwiatkowska, zacznę od krótkiej prezentacji swojej. Urodziłam się w Gdańsku, mieszkałam w Gdańsku bardzo długo, od 5 lat mieszkam w Gdyni i swoją karierę zawodową zaczęłam dość wcześnie, bo to już było liceum, ja nie chcę jeszcze przyłączyć. To było wcześniej, bo to było już z liceum i miałam 17 lat i najciekawszą pracą chyba, którą dotychczas wykonywałam, to była praca w sklepie sanitarno-metalowym u cioci 3 miesiące w przerwie wakacyjnej, więc do perfekcji opanowałam wiedzę na temat śrub, wkrętów i podkładek. Później po maturze, jak każdy z nas pewnie, musiałam wybrać kierunek studiów i tak też zrobiłam. To był bardzo nieszczęśliwy wybór, bo stoi przed wami dyplomowany specjalista do spraw podatków, który ukończył również studia podyplomowe psychologii biznesu, aktywny trening antystresowy, efektywne zarządzanie czasem w firmie, to akurat mi się przydaje, ale reszta po prostu masakra. Generalnie powinnam złożyć, bo oczywiście pracę broniłam na 4 z plusem, więc był to niezły wynik. Rachunkowość zaliczałam 6 razy, no, ale nikt o tym nie wiedział tak oficjalnie, więc mogłabym złożyć CV do Urzędu Skarbowego, czego na szczęście całe nie uczyniłam. Pierwsza taka poważna praca, którą podjęłam, to była praca w czasie studiów jeszcze. Dostałam się do największej chyba firmy odzieżowej w Polsce, jak nie w Europie Wschodniej, zajmującej się dystrybucją i produkcją odzieży. No i tam odkryłam swoje pasje, tak naprawdę zawdzięczam tej pracy dosyć dużo i bardzo fascynowała mnie praca z tkaninami, z kolorami, z aranżacjami, ze stylizacjami. Mogłam dać upust swojej fantazji i wydawało mi się wtedy, że tak jakby upustowi i możliwości wykorzystania swojej kreatywności nie ma końca. No ale przyszedł taki czas, kiedy okazało się, że ja bym chciała więcej, ale niestety pola popisu są stricte określone w zakresie obowiązków, które przypisane były mojemu stanowisku. No i zaczęło być mi trochę niewygodnie. Więc zaczęłam zastanawiać się nad tym, żeby zmienić profil swojej działalności, przeszłości. No, po prostu coś zmienić. Drugim takim impulsem, chyba bardziej, właśnie tak zastanawiałam, aż w końcu okazało się, że leci do mnie bocian. I no już nie miałam czasu, żeby się zastanawiać, więc musiałam postawić wszystko na jedną kartę i postanowiłam, że, no, że muszę odciąć się od firmy, żeby spędzać czas ze swoim dzieckiem, żeby realizować się na polu bycia matką, żoną, nie kochanką, tylko kobietą, która realizuje się zawodowo. I tak właśnie to było ze mną. No. Witam, nazywam się Asia Real-Studzińska, mam 31 lat. I do niedawna każdy mój poranek wyglądał tak. Ja jestem takim książkowym przykładem źle dobranej kariery. Byłam najlepszą uczennicą w mojej podstawówce, dostałam się do dobrego liceum, do Gdyńskiej Trójki. Później dokonałam wyboru studiów w bardzo dziwny sposób. Poszłam na ochronę środowiska w języku angielskim. Nie dlatego, że była to ochrona środowiska, tylko że była w języku angielskim. Na ostatnim roku już zorientowałam się, że coś chyba jest nie tak, nie pasuje do reszty tłumu na mojej uczelni. Zaczęłam uczęszczać eksternistycznie na niektóre zajęcia na architekturze. One zostały wpisane do indeksu, nic więcej, tak jakby mi to nie dało. Dało kopa, żeby spróbować zmienić karierę. No niestety po ukończeniu studiów inżynierskich w jakiejś dziedzinie ciężko nagle się przebranżowić. Jak zaczęłam aplikować na studia magisterskie, brakowało jednak kursu rysunku, brakowało tego zaplecza artystycznego. W związku z tym wylądowałam w Stuttgarcie na programie Masters międzynarodowym o szumnej nazwie Water Resources Engineering and Management. Absolutnie mi to nie interesowało, skończyłam. Obiecałam panu profesorowi na jednym z wielu egzaminów, które bardzo ciężko było zdać, że w życiu nie zbuduję oczyszczalni ścieków i tamy. Obietnicy dotrzymałam. Jesteście bezpieczni. Później wyjechałam, znaczy tak, na studiach poznałam mojego męża, Jorge, pozdrawiam go serdecznie. On też był takim motywatorem, dlatego że zobaczyłam, że on lubi to, co robi. Poświęcał dużo wolnego czasu na rozwijanie swojej pasji, był studentem architektury w tym czasie,
o dziwo. Więc to również w jakiś sposób mnie zmotywowało. Wyjechaliśmy razem do siebie do Meksyku. Nie mówiłam w ogóle po hiszpańsku. Musiałam znaleźć pracę. W ochronie środowiska w Meksyku nie ma pracy. Jest to smutne. Nieśmieszne. Powoli zaczynać coś rozkręcać. Nie mówiąc po hiszpańsku, znalazłam pracę jako modelka, tam nie trzeba za dużo mówić. To bardzo miło nawet wspominam. Później chwilkę pracowałam w firmie, która produkuje sztuczne paznokcie, bo to jest też całkiem niezły biznes w Meksyku. I nagle pojawiło się ogłoszenie, że duża firma szuka dekoratorki. Pół godziny byłam na rozmowie, wsiadłam w samochód, nawet nie wysłałam CV, tylko po prostu z nim pojechałam i dostałam tą pracę. Mogę przyznać bez bicia, że dostałam ją na ładne oczy, przeszłam tygodniową próbę i zostałam na stałe. I to była taka pierwsza przygoda z designem. Później wróciłam do Polski, znowu ściana. Brak doświadczenia i brak studiów w tym wykształceniu i wtedy poznałam Beatę. A wise old bird once told me, and I believe it's true. He said the world's full of different birds with different points of view. But sometimes there's a job so big, if we want to get it done, we've got to bring those birds together and all work as one. And that's cooperation. Środowiska, ja na szczęście nie rozliczam waszych pitów. No i co, no, poznałyśmy się, właśnie, bo sam się zatrudniałyśmy okularek. No nic, poznałyśmy się w pracy. Ja byłam Asi szefową. To może ostrą. To powiedz o tym. Nie lubiłam jej trochę na początku. Ja też się nie lubiłam, ale w pracy jest inaczej, polubiłyśmy się tak naprawdę poza pracą. Wtedy, kiedy ja byłam na urlopie macierzyńskim, tam zegar tykał, próbowałam w międzyczasie zrobić coś sama. Nawet średnio wychodziło, bo jednak czułam, że potrzebuję takiego kopa. Poza tym mam ducha rywalizacji w sobie, takiej zdrowej i chciałam też pracować z kimś, kto by troszeczkę tak biegł ze mną, żebyśmy biegli równo. No i umówiłyśmy się z Asią na lody. Naprawdę. Naprawdę to się znowu na lodach, w Sowie chyba, albo w Rowerze, już nie wiem gdzie, ale na lodach. I postanowiłyśmy zacząć razem współpracę. Tak, ja jeszcze pracowałam wtedy w tej dużej firmie odzieżowej. Beata już odeszła na urlop macierzyński. Ja zadzwoniłam, żeby się zapytać, co słychać, jak dzidzia. I tak naprawdę miesiąc później już razem pracowałyśmy. Ja bardzo szybko złożyłam wypowiedzenie. Beacie już się kończył urlop, więc to akurat dobrze się zgrało. No myślę, że dużym sukcesem jest to, że naprawdę w miesiąc zaczęłyśmy się z tej firmy utrzymywać. Co nas połączyło? Przede wszystkim różne zdolności, jakaś tam kombinacja charakterów i tego, na co pracowałyśmy na naszych studiach, o których już słyszeliście. Pracowitość, przede wszystkim ta sama kultura pracy wyniesiona z tejże korporacji. No i to, że się lubimy, bo spędzamy ze sobą bardzo dużo czasu w pracy i poza. To, że wyszłyśmy z korporacji, to nie znaczy, że pracujemy mniej, tak naprawdę pracujemy więcej, ale po prostu w o wiele mniejszej atmosferze. I też inne priorytety i to jest bardzo ważne, ponieważ dla mnie, dla Asi najważniejsza jednak jest rodzina i często możemy odmówić jakieś spotkanie, jeśli Róża albo Helena płaczą, bądź Filip. W każdym razie no, mamy podobne priorytety, podobny szacunek do własnego czasu i szanujemy siebie w imię zasady nobody's perfect. Tak jest. I to też jest ważne, żeby mieć chyba taki dystans, jeśli planujecie rozpocząć współpracę ze swoimi znajomymi. Co jeszcze było tym fundamentem naszej firmy? Współpraca z innymi. W życiu byśmy nic nie zrobiły, gdyby nie napędzali się oczywiście nawzajem i grono osób, którym zaczęłyśmy się otaczać. Jak wiecie, nie miałyśmy wykształcenia kierunkowego. W międzyczasie gdzieś tam kończyłyśmy kursy internetowe, nieinternetowe z projektowania wnętrz, ale ta cała wiedza i ten brak 5-letnich studiów, no,
ciągną się za nami. W związku z tym zrobiłyśmy rekrutację po kolei na stolarza, tapicera, ekipy remontowe i od nich wyciągałyśmy te informacje. Tak, to miało tak jakby korzyści w dwie strony. Dzięki nim nauczyłyśmy się dużo. Oni mieli stałą pracę, bo my im dawałyśmy zlecenia, a my miałyśmy pewność, że nasze projekty będą rzeczywiście wyglądać tak, jak myśmy sobie wymyśliły, bo już było widać, że różni podwykonawcy różne rzeczy różnie wykonują i niestety nie zawsze tak, jakbyśmy chciały. A, i jeszcze wiem co. No. A, chciałyśmy się otaczać fajnymi ludźmi. No, bo nie chciałyśmy już więcej takich współpracowników, jak... Znaczy nie mówię o... Tak? Przepraszam. Stop. Nie, różne doświadczenia. Wcześniej miałyśmy w pracy. Ja oprócz korporacji później jeszcze pracowałam w firmie rodzinnej. Tam wszelki mobbing, stalking, wszystko przerobiłam, więc to było dla nas bardzo ważne, żeby po prostu było fajnie. Chcesz chodzić do pracy. No, tak, tak. Chodzimy do pracy, tak czy siak, no. To jest nasza praca. Efekty. I to, co się urodziło z tych naszych lodów. Zdecydowałyśmy, że... Znaczy, nie mogłyśmy zdecydować, w którym kierunku dokładnie chcemy iść. Obydwie robimy szeroko pojęty design i postawiłyśmy jednak na wyposażenia wnętrz i wszystko, co z tym związane. I zaczęłyśmy od wymyślenia nazwy dla marki, którą chcemy stworzyć, wokół której będą się otwierać tak nowe podkomórki, mówiąc tak bardzo przyjemnie. Nazwa Loko, po hiszpańsku pisane przez C, znaczy szalony. Tak określamy ten nasz bałagan, który tak naprawdę jest bardzo zorganizowany, ale jest różowy i wesoły. Studio Loko to biuro projektowe. Loko Art to jest to, od czego wszystko tak naprawdę się zaczęło. To była pierwsza rzecz, którą zrobiłyśmy. W związku z tym, że nie miałyśmy żadnych środków na otwarcie tej firmy. Nie wzięłyśmy żadnego kredytu. Nie mieliśmy czasu niestety na dotację, bo musiałyśmy w miesiąc zacząć się z tego utrzymywać. Na dotację trzeba czekać. Loko Art to kolekcja mebli, które zrobiłyśmy z mebli ze śmietnika, z wystawek gdyńskich, ze Stoczni Gdyńskiej, która w tamtym czasie się też wyprzedawała. Tu taka ciekawa historia. Jest godzina 23. Jestem na śmietniku z mężem. Z mężem moim i dwoma autami. Od rodziców pożyczone jedno auto większe. Szukamy, widzimy z daleka piękny fotel 20-lecie międzywojenne. Ktoś mi zajeżdża drogę i rzuca się na mój fotel. Patrzę, to Beata. Przypadek, naprawdę. Tak, no bo jeździłyśmy, podzieliliśmy się strefami, ale gdzieś tam się spotkałyśmy, więc... Galeria Loko. To kolejna rzecz. Najpierw byłyśmy w małym biurze w piwnicy u teściów Beaty. Zobaczyliśmy, że nie mamy gdzie wystawiać naszych mebli. Generalnie, że artyści z trójmiejscy produkujący sztukę, która nie jest obrazem, nie mają za bardzo gdzie się wystawić. Więc stworzyłyśmy concept store, galerię, gdzie można było to wystawić. Proponowałyśmy również innym artystom, żeby się u nas wystawiali. Czyli na zasadzie wymiany, my przestrzeń, oni fajne rzeczy i tak się tak stworzyła się Galeria Loko. Niedługo będziemy zresztą w parku tutaj, w tej przestrzeni przy ulicy, w lokalach z szybą na główną. Z dużą szybą. Ale zajmujemy się to również innymi tak dziedzinami. Robimy szkolenia przeróżne, organizujemy różne eventy i przede wszystkim prowadzimy bloga, na no, którego dzielimy się, tak jakby dajemy upust swojej wanie. No i dzielimy się z ludźmi, którzy mają podobne zainteresowania tym, co robimy. To są właśnie nasze meble, dzięki którym tak naprawdę pojawiłyśmy się zupełnie w cudzysłowie za darmo, bo ciężką pracą w czołowych czasopismach wnętrzarskich z informacją, kim jesteśmy, co robimy, gdzie się znajdujemy z danymi kontaktowymi, więc po prostu nic fajniejszego nie mogłyśmy dostać w zamian. Te meble z czasem się sprzedały, już teraz chyba nic nie mamy. W każdym razie no, była to doskonała trampolina marketingowa dla nas. Przypadkiem trochę na to liczyłyśmy, ale no, bardzo fajnie to wyszło. Nasze projekty. Czy możemy się pochwalić po 3 latach? Myślę, że to jest całkiem fajne osiągnięcie, że oprócz tego, że w przeciągu 3 lat nadal podkreślę, nie, że się tym chwalę, ale no nie jesteśmy architektami. Udało nam się zaprojektować nie tylko wnętrza prywatne, domy, mieszkania. Projektowałyśmy już salony Ewy Minga i Ezotika i salony Interdoru. Jak na kto zna się w tej branży, 3 lata to jest niedużo, żeby coś takiego zrobić, bo duzi pracodawcy, duzi klienci, inwestorzy nie ufają tak bardzo firmom, które jeszcze wcześniej nie miały takiego doświadczenia. Nam się to udało. I sklepy działają. Nie odpada, nawet ładnie wyglądają.
O co chodzi? Chodzi o to, żeby było miło. Chodzi o to, żeby pójść do tej swojej pracy z uśmiechem, żeby nawet jak wracacie zmęczeni z roboty, to wracacie z poczuciem takiego spełnienia i to nie jest coś, czego nie da się zrobić. My jak zaczynałyśmy zakładać swoją firmę, to zaczęłam od analizy konkurencji na trójmieście.pl. I w momencie, kiedy przyszedł do głowy taki pomysł założenia firmy, na łamach tego portalu wyświetliło mi się 300 firm w Trójmieście, które oferowały takie usługi. Więc generalnie, gdybyśmy się opierały, tak jakby gdybyśmy się przestraszyły tej konkurencji, to nic byśmy nie zrobiły. No ale udało nam się to chyba, bo jesteśmy już 3,5 roku razem. Co jest kluczem do sukcesu w naszym wypadku? Próbujemy bardzo wielu rzeczy i na zasadzie często nie otrzymujemy za to wynagrodzenia, ale tak jak tutaj poprzednie prezentacje podkreślały, networking, tak? Zbieranie tych kontaktów bardzo... Byśmy same nic pomagać. Nie zrobiły. Tak? My po prostu założyłyśmy sobie, że są oprócz nas też ludzie, którzy mają jakieś marzenia, chcą coś zrobić, mają umiejętności i nie mają na to kasy, bądź nie mają cech, które my mamy, czyli nie potrafią się sprzedać. I tak było w przypadku tapicera i w przypadku stolarza. Tapicer teraz rozbudowuje swoją tapicernię, a stolarz stolarnię, więc to tak jakby przełożyło się, są obopólne korzyści. Na początku bazowaliśmy tylko i wyłącznie na zaufaniu, bo skąd oni wiedzą, skąd mieli wiedzieć, robiąc nam ekspozycję do showroomu, który miał wtedy 200 metrów kwadratowych, skąd mieli wiedzieć, że my rzeczywiście będziemy im dawać te zlecenia, skoro dopiero zaczynamy. Ani oni, ani my nie mieliśmy pewności, że coś z tego będzie. Ale jednak znalazło się tyle osób, i to nie jedna, dwie, które się znały od podstawówki czy liceum. Tyle osób, które sobie zaufały, zdecydowały się postawić na tą współpracę. I to do dziś tak jakby się opłaca, no, w jakiś sposób. Współpracujemy z Parkiem, jak widać, jesteśmy tutaj. Otrzymałyśmy w międzyczasie stypendium i taką dotację od Urzędu Miasta Sopotu dla ludzi wspierających kulturę. Występujemy w wielu miejscach. Chodzimy gdzie tylko się da, żeby cały czas coś robić, bo nie wiadomo nigdy, co z czego wyniknie. I to jest tak jakby puenta naszej prezentacji. Tak jak, jeśli nie spróbujecie, to nie zobaczycie, co może się z tego wydarzyć. Bardzo zachęcamy, jest nam fajnie i nie wyglądam już rano tak jak na tamtym zdjęciu, a to jest duży skarb, bo po prostu jesteśmy szczęśliwi. No i bardzo dziękuję, że nas chcieliście wysłuchać.